Jak bardzo by mnie to nie bolało, żeby to powiedzieć, to moim zdaniem Lech Poznań jest najlepiej zarządzanym klubem w Polsce. I mówię to z ciężkim sercem, jako kibic Legii Warszawa. I wielu może się trochę drapać za głowę i wyrywać sobie włosy, jak to tak może być, jak to, że Lech jest najlepiej prowadzonym klubem, przecież nie wygrywa, bla, bla, bla. No ale właśnie tak zastanawiałem się troszeczkę. Na tym stwierdziłem, że to, co oni robią, jest naprawdę godne pochwały i jakby wprowadzenia w trochę tak na światło dzienne, ponieważ uważam, że mało się o tym mówi. Jeśli mam rację, oczywiście, bo zawsze tak jest, że mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jednak to jest stwierdzenie, które jest dość bezpieczne. Na jako pierwszym takim punktem, o którym chciałbym powiedzieć, to jest efekt finansowy. Pamiętam, jak się zawsze mówiło, że w momencie, w którym jakaś polska drużyna wejdzie do Ligi Mistrzów, to odjedzie resztę, reszcie Ligi za pieniądze zdobyte w fazie grupowej. Legia weszła, Legia nie odjechała. Są z tego powodu bardzo różne śmieszne memy, które serdecznie polecam. Ale co chcę powiedzieć, to to, że ktoś zestawił jakby pieniądze zarobione przez Legię za ten sezon gry w Lidze Mistrzów z tym, ile Lech zarobił przez ostatnie tam kilka lat na samych transferach i wyszło, że Lech zarobił więcej na transferach. Jakby rozumiem, że tutaj jest dodatkowy przychód dla Legii, tak, bo to są dodatkowe pieniądze, ale jednak dalej to pokazuje, jak dobrze oni sprzedają piłkarzy. Tak, teraz miał być transfer głównego do Niemiec za 8,5 miliona, tak się mówiło. Przecież wcześniej Bednarek za 6, Kownacki, Linetty. Jakby ci piłkarze odchodzą i to za naprawdę dobre pieniądze i Lech buduje swoją pozycję, ponieważ przynajmniej ci, którzy odeszli do Włoch z Poznania, robią im naprawdę dobrą markę, i myślę, że więcej włoskich klubów będzie sięgać po piłkarzy z Lecha i też z reszty polskiej ligi. Inna sprawa, właśnie, o, a propos też trochę tych e, piłkarzy, to trzeba zwrócić uwagę, że to są kto? Gumny, Bednarek, Kownacki, Linety. Polacy, młodzi, odchodzą za granicę z klubu, grają w Lechu. Lech pokazuje, że można wprowadzać swoich zawodników. W zasadzie co sezon mają kogoś nowego, kto się przebija, gra, wygrywa rywalizację, ogrywa się i za rok, półtora, może dwa odchodzi z klubu za duże pieniądze i pokazują, że da się po prostu się da to zrobić. Też teraz niedawno był artykuł w przeglądzie bodajże o kto napędza polską kadrę, czyli wychowankowie którego klubu zasilają Reprezentację Polski wyszło na to, że Lech w ogóle ma tam chyba z 18 piłkarzy z karierą, z jakimś tam momentem kariery, którzy spędzili w poznańskim klubie, więc jakby to jest niesamowite. Jakby odjechali kompletnie reszcie stawki, pokazując, że można. Jak wszyscy się rozpływaliśmy wcześniej nad Górnikiem Zabrze, jak Górnik grał bardzo dobrze w pierwszej części sezonu, tak nikt nie mówił o Lechu, który spokojnie może nie ma całej kadry wychowanków, jakby to było po prostu. Marzenie wszystkich, żeby powiedzieć grajcie wychowankami, a potem ich opieprzyć po prostu z góry na dół, że jak to tak można, że nie można całą samą młodością wygrywać. Tak tutaj, moim zdaniem, jest to mądrze wprowadzane. Jest paru piłkarzy, którzy są starsi, sprowadzeni bardziej na, na teraz. Tak, jest na pewno trałka już od wielu sezonów. On mi się tak kojarzy właśnie z lechem w tym momencie że jest taki ten trzon, ale gdzieś tam te pozycje są wymieniane, uzupełniane młodymi piłkarzami. Ja uważam, że to jest bardzo dobra droga. Ale zaraz ktoś może powiedzieć, też o tym trochę już wcześniej napomknąłem w tym poprzednim punkcie. Wyniki sportowe. Tak, musimy zostawić Lecha i Legię. Jak to jest, że no Lech w przeciągu ostatnich tych pięciu lat zdobył mistrza tylko raz? Hmm. No nie wiem, no nie wiem jak to jest. Legia może po prostu była lepsza. I to tyle, ale teraz pytanie jest, tak jak się mu, to już Miaduski mówił o długach klubu, o tym, że nie ma pieniędzy, że było robione na zapas, na hura, że jak się uda i wyjdziemy, to będzie super, a jak nie, to jesteśmy w dość ciężkiej sytuacji, żeby powiedzieć yy, lajtowo w lechu czegoś takiego nie ma, a dalej jest to drużyna, która regularnie sezon w sezon pije się jednak z Legią o Mistrza Polski. Nie do końca im się to udaje, no ale są w tej czołówce i grają w eliminacjach do europejskich pucharów. I moim zdaniem tutaj Trzeba szukać jakiegoś takiego problemu w klubie, ponieważ Lech moim zdaniem na tyle szans, ile miała ta drużyna, powinien przynajmniej raz awansować do fazy grupowej europejskich pucharów i właśnie znowu zaczęli robić remont, dlatego nie było filmiku w zeszłym tygodniu. Lech powinien wejść przynajmniej ten raz do europejskich pucharów, bo to tak faktycznie, no. Mówi się o nich jako o przegranych, tak? Ponieważ nie wygrali super pucharu polski, pucharu polski, może inaczej, super Pucharu w tym sezonie nie grali, ale wcześniej nie wygrywali Pucharu, nie wygrywali mistrza. W zasadzie no, nie wygrywali niczego, nie wchodzili do europejskich pucharów, więc to była taka typowo ligowa drużyna, która jest na tyle dobra, żeby jakby powalczyć o mistrza, ale nic więcej. I moim zdaniem to nie ma akurat cała ta reszta te wszystkie inne rzeczy, o których już sobie powiedzieliśmy. Nie ma żadnego przełożenia na ten wynik. To jest po prostu albo się uda, albo się nie uda. Polskie kluby są beznadziejnie słabe. Teligia jest dramatycznie słaba, i to, że Legia wchodziła przez te kilka sezonów z rzędu do fazy grypowej, no to był jedyny polski klub, który jakoś ratował ten honor. Teraz w ogóle nie ma czegoś takiego i te wyniki są coraz słabsze, coraz bardziej spadamy i będziemy grać od pierwszej rundy eliminacji i Ligi Mistrzów i Ligi Europy przez zmianę przepisów też, ale też przez to, że żaden inny klub nie był w stanie nic osiągnąć w Europie. I tutaj trochę mam taki zarzut do Lecha, ale poza tym no, ewidentnie moim zdaniem wzór do naśladowania i chylę czoła wszystkim związanym z klubem Szapoba.